cieplo24.pl Witam Państwa na kanale cieplo24. Nazywam się Michał Gawlikowski. Dziś przedstawię Państwu taką nową funkcjonalność, którą wprowadziliśmy na naszej stronie. Dokładnie chodzi o konfigurator doboru zestawów hydraulicznych firmy Womix. Dzięki tej funkcji w bardzo łatwy sposób można wycenić i od razu zamówić. Podzespoły w supercenach, które potrzebne są do stworzenia układu hydraulicznego w kotłowni w państwa domu. A to dzięki nim mogą mieć Państwo układ na kilka obiegów grzewczych. Takie obiegi mieszane, czyli na przykład obieg grzejnikowy z obiegiem podłogowym, lub tylko podłogowe, tylko grzejnikowe, no jest sporo kombinacji. Na naszym kanale YouTube stworzyliśmy już materiały filmowe wyjaśniające działanie takich układów yy, hydraulicznych. Znajdziecie je Państwo w playliście elementy instalacji grzewczej sprzęgła, myślnik, rozdzielacze do kotłów gazowych i pomp ciepła. Zapraszam do obejrzenia. W tym odcinku pokażę jak użyć tego konfiguratora, aby odpowiednio wszystko dobrać. Zanim jednak zacznę omawiać szczegółowo tą funkcjonalność, proszę kliknąć na naszym kanale Ciepło 24 na YouTube w pole subskrybuj dodatkowo dzwoneczek obok. Wtedy będą Państwo otrzymywać powiadomienie o kolejnym filmie. Jeśli państwo to zrobią i napiszą o tym fakcie do nas maila na info@cieplo24.pl, że nas subskrybujecie, w wiadomości zwrotnej spe... prześlemy taki specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. Program doboru umieściliśmy na stronie głównej. Trzeba tak troszeczkę zjechać. Po kliknięciu w ten baner przechodzimy do naszego Konfiguratora doboru zestawów hydraulicznych. Otwiera się on w nowym oknie. Jak widać, jest kilka typów tych systemów zabudowy kotłowni, od takich małych, takich to bardzo dużych. Gdy mamy mało miejsca na rozbudowaną kotłownię, np. w mieszkaniu, to idealny system hydrauliczny z firmy Womix to jest system do zabudowy w takiej szafce. On się nazywa Mixbox do 30 kW. W dzisiejszym odcinku skupimy się jednak na troszeczkę bardziej rozbudowanym systemie Den 20 do 35 kW. Ta seria dedykowana jest do domów, gdzie mamy miejsce w kotłowni i także więcej obiegów grzewczych. No to co? To zaczynamy dobierać. Wybieram system zabudowy tej kotłowni Den 20 do 35 kW. Jak widać, jest możliwość nawet do czterech obiegów grzewczych. Zróbmy bardziej standardowo, czyli trzy. Przechodzę dalej. Wyobrażam sobie taki układ w domu, taki grzejnikowo-podłogowy. Czyli tak, obieg grzewczy numer jeden, niech będzie grzejniki na górze. Czyli wybieramy grupę pompową SA90DN20 bez mieszacza. Tutaj w nawiasie jest właśnie napisane, że jest to obieg grzejnikowy. Drugi obieg grzewczy numer dwa, to niech będzie garaż. Tam też będą grzejniki, więc wybieramy to samo. A w obiegu grzewczym numer trzy, to będzie nasza podłogówka w salonie tam na dole i ogólnie w pomieszczeniach może być. Ona jest sterowana automatycznie, czyli w naszym układzie musimy uwzględnić dodatkowo siłownik na zaworze. Dlatego wybieramy grupę SMT90DN20 z zaworem mieszającym i właśnie siłownikiem. Gdybyśmy jednak nie chcieli sterować ogrzewaniem podłogowym automatycznie, mamy możliwość wyboru grupy z ręcznym zaworem mieszającym. To ta trzecia opcja, czyli grupa SMTC90. Drugi jakby wariant to wybór producenta pompy obiegowej. Mamy w ofercie, w konfiguratorze firmę Grundfos, Vilo i DAP. Klikam na przykład Vilo. Tutaj mamy dowolność. Dobieramy producenta pompy według własnego uznania. Jak to zrobimy to przechodzimy dalej. Układ z racji tego, że jest rozbudowany powinien być zrównoważony hydraulicznie. Zaleca się zastosowanie sprzęgła hydraulicznego. Sprzęgło trzeba połączyć z naszymi grupami pompowymi poprzez odpowiedniej wielkości rozdzielacz dla wybranej ilości obiegów. W skrócie zaznaczam wszystkie dodatkowe elementy. W tym momencie można przejść dalej. Oferta chwilę się generuje, i mamy schemat. Taki poglądowy tej kotłowni naszej. Trzy grupy pompowe, dwie grzejnikowe, jedna podłogowa. Tutaj w tej podłogowej zaworu mieszającego na zdjęciu nie widać, bo jest on wkręcony, do niego jest wkręcony siłownik, więc tutaj taka mała poprawka. I mamy nasz rozdzielacz, sprzęgło, elementy łączące, grupę bezpieczeństwa. A dodatkowo filtr odmulnik magnetyczny, który chroni naszą kotłownię przed zabrudzeniem wewnątrz instalacji, powodując tam jej zwiększoną żywotność. Poniżej konfigurator przygotował nam tą całą ofertę, proszę zerknąć niżej, można zobaczyć. Możemy ją ta pobrać także do wydruku, na przykład w formacie PDF lub XLS. Tam do Excela możemy ją sobie przerzucić. A także jednym kliknięciem to jest bardzo ważne jesteśmy w stanie przenieść tą ofertę do koszyka do sklepu ciepło 24 klikając czerwony przycisk Dodaj do koszyka. Tak skonfigurowana oferta daje nam pewność, że nasz układ hydrauliczny w domu jest skonfigurowany poprawnie i będzie działać. I w ten właśnie sposób chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli podoba się Państwu ten materiał, to proszę zostawić nam motywacyjną łapkę w górę na Facebooku, YouTube lub serduszko na Instagramie. Pamiętajcie także o wiadomości do nas, że nas subskrybujecie, ponieważ dodatkowe no, rabaty czekają. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.